Cześć, witam w Beskidzie Niskim. A dzisiaj wybieram się na nabożeństwo ewangeliczne do Wisłoczka. To jest ewangeliczna wspólnota zielonoświątkowa. Ja jestem zadeklarowanym wierzącym. Wierzącym, nie zielonoświątkowcem. Nie lubię mówić, że jestem denominacyjny, ale jestem ewangelicznym chrześcijaninem. Chrześcijaninem wyznającym Słowo Boże, Biblię. Dzisiaj jest niedziela, także to jest dzień szczególny, kiedy oddajemy cześć i chwałę Panu, chociaż oddajemy też na co dzień, swoim postępowaniem, swoim życiem. A ubrałem się nie całkiem kościółkowo, bo jadę na rowerze. O tak mniej więcej turystycznie jestem przed wioską Rudawka Rymanowska. Tak, to taki spontan, pomyślałem sobie, nakręcę mały filmik z dojazdu do Wisłoczka, dlatego że nigdy z tej strony nie filmowałem nic, ani chciałbym ukazać moim znajomym szczególnie, jak piękne są tutaj tereny, jak bujna jest przyroda. Dzisiaj jest około 14-15 stopni, ma być 20, ale wczoraj na przykład miałem wrażenie, że pada śnieg z deszczem. Było 10 stopni, bardzo zimno. Ale ja codziennie idę na rowerze, także nie opuszczam. No to jazda. Jeżeli ktoś chce więcej dowiedzieć się o Bogu, zapraszam na moją playlistę, gdzie czytam codziennie rozważania Słowa Bożego pod tytułem Zbawienie w Chrystusie Fritza Bergera. Piękne tereny. Tutaj się urodziłem. Jest 9 rano, jest bardzo spokojnie. Kręcę filmik z nadzieją, że nakręcę jakiegoś zwierzaka, bo zawsze spotykam albo wilka, albo sarnę, albo niedźwiedzia. Wyjątkowo jadę asfaltem, żeby się nie schlapać, wiadomo. Po deszczach ładnie padało, a na leśnych drogach jest duże błoto. Thank you.
Do Wisłoczka jeszcze jakieś 3 km. Takie drogi w Beskidach przypominają PRL, ale już był wiele razy asfalt zmieniony. Tutaj pogoda jest taka zawsze w zimie, że te drogi się jednak niszczą. Napisali Wisłoczek 4, to nieprawda. Kiedyś pisało 2, później 3, teraz 4. Sami zobaczcie, mała tabliczka 3. Duża tablica 4. Za komuny było 2. A teraz cały czas podjazd, spokojnie.
tutaj będę mijał takie gaje po bokach. Trzy. To są cmentarze mieszkańców byłych. Tutaj była wieś Tarnawka. Liczyło ponad 800 numerów razem z Wisłoczkiem ponoć. Niestety akcja Wisła zmuchnęła całe wsie z powierzchni ziemi. O, to jest jeden cmentarz na lewo. Tutaj troszkę dalej, gdzie się łączą korony drzew, są następne dwa, po prawej i po lewej. Stare lemkiwskie, czyli łemkowskie cmentarze. Tutaj można zobaczyć, o. Mieszkali tu głównie Łemkowie, kilku Żydów i kilku Polaków. Prawidłowa nazwa, Polacy nazywali ich Łemkami, ale prawidłowa nazwa, jak oni nazywają siebie, to Rusini albo Rusnacy. Dlatego, że wystarczy przejechać granicę słowacką. Tam ich nikt nie wygonił nigdzie, żyją nadal, prowadzą swój folklor, a kulturowość całą zachowali i można obejrzeć na stronie Rusnacka fajta z takim niedźwiedziem w herbie. To są lud wołoski, tak zwani górale karpaccy. A dzisiejszy folklor to alkoholicy osiedli w Beskidzie i w Bieszczadach. I ponazywali ich zakapiorami, legendami. A prawdziwy folklor można zobaczyć na tak zwanych Watrach, Watra w Zdyni, ale to w kierunku Gorlic. Tu jest Beskid Niski Wschodni. Oj, tu drugi, trzeci znaczy się cmentarz. Duża wieś tu była. Nie wiem, czy widać, ale jest sarenka. Jakaś młoda.
nie boją się. Tyle jest zwierzyny, że po prostu już się nie boją ludzi tak bardzo. Tam taki brązowy punkcik, nie wiem czy widać, bo jest schowana w trawie, ale coś robi dziwnego. Wyjada pewnie smaczną trawę. Tu jest trawa dość wysoka, a ta młodsza jest schowana głębiej. Ale tak jakby biła rogami, może to koziołek, Daniel. Ale wygląda mi na bardzo mały. Tak, to koziołek. O, jest. Ucieka, ucieka. Wybacz mi, że cię spłoszyłem, ale musiałem cię pokazać. Nie wiem, czy będzie widać, bo z tego aparatu słabo widać. O, już pod lasem. Kiedyś tu w tym miejscu z rowu dwa wilki mi wyskoczyły. Nieraz jechałem na rowerze bez trzymanki, ale tym razem podskoczyłem na siodełku dosłownie pedałując. Bez w ogóle trzymanki. Nie miałem kontaktu przez chwilę z rowerem, tak się wystraszyłem. Były ogromne, naprawdę są ogromne. Tak szczerze mówiąc, to jadę właśnie odcinkiem czerwonego wielkiego szlaku beskidzkiego. Idzie na przykład w przeciwnym kierunku, właśnie przez Wisłoczek z Rymanowa Zdroju i Wolnicz Rymanów Zdrój przez Wisłoczek w dół w przeciwnym kierunku do Puław, a dalej na Komańcze aż po Wołosatę, Bieszczady. Oh,
Tutaj na lewo jest siedlisko bobrów. Zarośla są wysokie, ale może uda mi się coś. Może uda mi się coś zobaczyć. Podniosę rower. Tak to wygląda. To jest ich królestwo. Widzę, że mają więcej wody, było mniej. Ani śladów nie ma. Może się wyniosły. Czytałem kiedyś, że one potrafią w ciągu dnia i 30 km przejść. Tu jest dużo wilków, mogły na nie polować, ale bóbr wie, jak się obronić. Nie wiem, możliwe, że już ich nie ma. Nic świeżego nagryzionego nie ma. One lubią jeść łyko z drzewa. Coś wam pokażę. Tutaj jest baza studencka. A na Wisłoczku. I piękny
Wodospad, nie wiem czy widać dobrze. O, widać. No i jedziemy dalej. To jest właśnie zaleta fatbike'a. To jest czołg, wszystko przejedzie. Jerzy, krówki simentale. Jak jest deszcz, zawsze chcą do obory. Muczki, hej, a ciebie znam, pamiętasz mnie? Zamuczkaj mi, zamuczkaj, nie bój się, pamiętasz mnie, hej. Niektóre mnie pamiętają, to są konderlu, bo jak przyszły, ciekawskie. Hej, hej, która mnie pamięta? Się powyrastały. O, się będą latować. Łódźki, hej. Malina. Malinka. Malinka. Pamiętasz mnie? Mnie rogiem wzięła za żebro. No. Move.
Cześć. Ups. Która to godzina? Która będzie? No. Jest co? Pół do dochodzi, 25. To jeszcze do Władka kawę wypiję. No. Zdążę. Do modlitwy. O. Ładeczek. I to by było na tyle. Pozdrawiam.